Dzień dobry Państwu, zapraszam na odcinek zatytułowany Czym jest prawo? Prawo jest pojęciem, które towarzyszy nam bardzo często. Czasami mówimy o prawie w kontekście całego systemu prawnego, czyli ogółu aktów prawnych, które obowiązują w danym państwie. Czasami mówimy o prawie jako o pewnym pojęciu abstrakcyjnym, że coś jest bezprawne, tak nie wolno. Czasami mówimy o prawie jako o konkretnym przepisie. Prawo zabrania tego i tego, czyli możemy wskazać konkretny przepis, gdzie taka norma prawna jest zawarta. Warto zauważyć, że prawo jest nieodłącznym towarzyszem życia społecznego, jest nieodłącznym towarzyszem funkcjonowania każdej władzy. Władza posługuje się prawem i tylko za pomocą prawa może kierować życiem społecznym i tylko za pomocą prawa może nakładać obowiązki, czyli nakazy lub zakazy, które później egzekwuje w formie przymusu. Bardzo proste formy norm prawnych, jak chociażby rozkaz, polecenie, to jest przejaw posiadania władzy. Jeżeli ktoś ma władzę, może rządzić. A żeby rządzić, musi komunikować swoją wolę, czyli ustanawiać prawo. Tak więc zawsze tam, gdzie jest władza, tam pojawia się prawo. Prawo pojawia się w sposób naturalny. Można powiedzieć, że w każdym społeczeństwie naturalnie pojawia się władza, a wraz z władzą właśnie prawo. Już Arystoteles, żyjący w IV wieku przed Chrystusem, wyróżnił w każdym państwie radzących, czyli tych, którzy zastanawiają się, jak powinno wyglądać życie społeczne w polis greckim, rządzących, czyli tych, którzy wprowadzają te rozstrzygnięcia w życie, i sądzących, czyli tych, którzy rozstrzygają spory i nakładają kary związane z przekroczeniem obowiązujących zasad, norm życia społecznego. Markiz de Montesquieu, który był zwolennikiem monarchii, ale w znaczeniu konstytucyjnym, nie przewidywał prawdopodobnie takiej kariery swojej koncepcji trójpodziału władzy. W zasadzie przejął to, co wymyślił czy zaobserwował Arystoteles i przeniósł to na grunt bardziej jemu współczesny. A więc wyróżnił władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Przy czym ten trójpodział nie wyklucza tego, że dwie lub trzy rodzaje władzy mogłyby być sprawowane przez ten sam organ. Wtedy mówimy o zasadzie jednolitości władzy państwowej. Częściej jednak rozumie się jako rozdzielenie władzy pomiędzy równorzędne sobie organy i wtedy mówimy o zasadzie podziału władz. Prawo jest jednak tylko jednym z rodzajów norm społecznych. Obok norm moralnych, które są człowiekowi najbliższe, bo każdy jest w stanie rozpoznać je za pomocą rozumu jako obiektywną rzeczywistość, która jest logiczną konsekwencją natury człowieka i natury świata, norm religijnych, obyczajowych, zwyczajowych i technicznych. Normy prawne charakteryzują się tym, że są niezbyt stabilne, szczególnie przy dzisiejszych formach ustrojowych, gdzie dosyć często zmienia się skład organów prawodawczych, odpowiedzialnych za stanowienie prawa i dużą, powiedzmy sobie, nadmiernie dużą rolę w kształcie prawa odgrywają aktualne nastroje społeczne. To też powoduje, że normy prawne są dosyć proste w zmienianiu. Co za tym idzie, nie są szczególnie stabilne. Bywa, że zmiany są powierzchowne, bywa, że są bardzo głębokie. Natomiast przy ilości przepisów prawnych, jaka dzisiaj funkcjonuje, tak naprawdę przekracza możliwości intelektualne jakiegokolwiek człowieka znajomość całego prawa, jakie w jego państwie obowiązuje w danym dniu. Konieczna jest, krótko mówiąc, specjalizacja. Jak powstają normy prawne? Amerykański prawnik John Lewis Fuller wyróżnił cztery sposoby powstawania norm prawnych. Są to oczywiście sposoby modelowe, które funkcjonowały na różnych etapach historii jednocześnie, natomiast któryś z nich ze względu na uwarunkowania technologiczne, mentalne i kulturowe zdobywał przewagę.
Tymi sposobami powstawania prawa jest zawieranie umów, prawo zwyczajowe, stanowienie prawa przez uprawnione do tego organy prawodawcze, czyli wydawanie aktów prawnych oraz precedensy sądowe, o czym sobie za chwilę powiemy. Wszystkie te cztery sposoby powstawania prawa są związane z tym, co nazywamy działalnością człowieka. Jest to prawo pozytywne. W języku filozofii słowo pozytywny znaczy tyle, co pochodzący od ludzi, będący wynikiem pracy człowieka, będący dziełem ludzkim. Stąd na przykład epoka pozytywizmu, która koncentrowała się na możliwościach poznawczych, twórczych ludzi, a więc praca organiczna, praca u postaw, jak to nasi polscy pisarze akcentowali, jest swoją nazwę zawdzięcza właśnie koncentracji na wytworach pracy ludzkiej. Tak samo prawo pozytywne, inaczej ustanowione, jest to prawo, które jest tworzone przez ludzi. Czy to tworzone spontanicznie i oddolnie, jak zwyczaje, czy też tworzone w sposób sformalizowany i zaplanowany, jak akty prawne. Od prawa pozytywnego należy odróżnić prawo naturalne, a więc normy moralne, które są obiektywne, niezmienne, które nie wynikają z ustanowienia człowieka, lecz są przez ludzi poznawane za pomocą rozumu, poznawane zarówno z natury ludzkiej, jak i z natury otaczającej nas rzeczywistości, a tym samym przez swoją niezmienność i uniwersalność, przez swoją adekwatność do każdej kultury i każdych czasów, zasługują na pierwszeństwo przed prawem pozytywnym, przed prawem stanowionym przez ludzi. Jeżeli natomiast mówimy o normach prawnych, czyli o normach, które funkcjonują w poszczególnych państwach i społeczeństwach, to najprostszym sposobem powstawania prawa jest zawarcie umowy. I chyba jest to sposób najstarszy. Umowa jest naturalną konsekwencją tego, że jako ludzie nie jesteśmy samowystarczalni. Każdemu z nas czegoś brakuje w życiu. Brakuje czy to środków materialnych potrzebnych do osiągnięcia odpowiedniego poziomu egzystencji, czy to umiejętności koniecznych do wykonywania naszych codziennych prac. Dlatego musimy coś od kogoś nabyć, musimy kogoś zatrudnić do prac, z którymi sobie sami nie radzimy i tak dalej. Można tutaj wiele przykładów wykazać. Te przykłady dają się pogrupować w poszczególne rodzaje umów. Umowy sprzedaży, umowy o dzieło, umowy zlecenia dotyczące świadczenia usług, umowy najmu i tak dalej. I tak było zawsze. Każdemu czegoś brakowało, więc na zasadzie wymiany ludzie starali się wzajemnie sobie pomagać, wzajemnie te braki uzupełniać. Oczywiście można było liczyć od czasu do czasu na pomoc bezinteresowną, no ale trudno, żeby była ona regułą w sytuacji, kiedy każdy ma swoje potrzeby. Z tego też powodu umowy znane są od najdawniejszych czasów właśnie jako forma tworzenia prawa przez ludzi, z tym, że prawa, które obowiązuje tylko te strony, które umowę zawarły. Umowa ma to do siebie, że jest źródłem prawa, ale tylko dla jej stron, tylko dla tych, którzy tą umowę zawierają i zobowiązują się wzajemnie przed sobą tą umowę dotrzymać. Zarazem w wielu społecznościach znane były pewne formy potwierdzania umów i zabezpieczania ich późniejszego wykonywania, na przykład obecność świadków czy jakieś formy zastawu, które umożliwiały domaganie się należytego wykonania umowy, która została zawarta. Dzisiaj te sprawy załatwiamy poprzez procesy sądowe. Prawo zwyczajowe. Norma zwyczajowa jest naturalnym zjawiskiem, które powstaje w życiu ludzi. Zwyczaj polega na tym, że w pewnych sytuacjach ludzie, nie bardzo wiedząc, jak mają się zachować, a chcąc w jakiś sposób znaleźć zachowanie adekwatne dla pewnej, czy to chwili, czy rocznicy, czy zdarzenia, które ma miejsce, zaczynają naśladować innych ludzi. No i jeżeli dane zachowanie
zostanie uznane za właściwe, za odpowiednie, no to wówczas bardzo szybko rozszerza się w społeczności i w ten sposób powstaje zwyczaj. Zwyczaj zatem jest pewną praktyką zachowania przyjętą w danej społeczności poprzez naśladownictwo dla jakiegoś podkreślenia ważnych dla ludzi momentów. Nie inaczej jest z prawem zwyczajowym. Sytuacja, kiedy ktoś wyrządził komuś krzywdę, kiedy ktoś nie dotrzymał umowy, kiedy ktoś zachował się w sposób nieodpowiedni, również wymagała, również była szczególnym momentem, oczywiście szczególnym w znaczeniu negatywnym, ale szczególnym, który wymagał jakiejś reakcji. No i w ten sposób zaczęły kształtować się w każdej społeczności pewne zwyczaje, a więc pewne praktyki zachowania, jak powinniśmy teraz tego człowieka potraktować, żeby oddać mu sprawiedliwość, żeby naprawić szkodę osobie pokrzywdzonej, a może żeby tego człowieka jakoś naprowadzić na właściwą drogę. Z tego też powodu przyjmowano pewne zwyczaje, pewne zachowania odpowiednie, zdaniem tych ludzi, dla określonych momentów. Czasami były to zachowania, które trudno by nam było dzisiaj usprawiedliwić w kategoriach moralnych, no ale tak było. I co za tym idzie, czym się różni prawo zwyczajowe od zwykłego zwyczaju? A mianowicie prawo zwyczajowe jest egzekwowane przez dane społeczeństwo. Czy to oddolnie przez ludzi, wtedy mówimy o sankcji rozproszonej albo rozsianej, czyli po prostu ludzie oddolnie reagują na naruszenie pewnych zwyczajów, czasami w sposób bardzo brutalny. Czy to przez powołane do tego instytucje, a więc jakąś władzę, która w danej społeczności funkcjonuje. Popularność prawa zwyczajowego w dawniejszych czasach była związana z brakiem umiejętności pisania i czytania. Nie było możliwości rozpowszechniania prawa typowo stanowionego w postaci aktów prawnych, dlatego że i tak nie było odbiorców, którzy byli w stanie się z tym prawem zapoznać. Nie było zresztą też możliwości technologicznych, które pozwalałyby jakimś oddziałom, powiedzmy wojskowym, będącym odpowiednikiem dzisiejszej policji, na odpowiednio szybkie dotarcie do miejsc, gdzie doszłoby do naruszenia prawa. Nie było telefonu, który można by zawiadomić, ani nie było sieci dróg, którymi można by szybko dojechać. Krótko mówiąc, poszczególne społeczności, najczęściej wsi, miasta, parafii czy jakichś innych obszarów w swoim zakresie starały się egzekwować sprawiedliwość, no i robili to na podstawie zwyczajów, a więc naśladowania tego, co przejęli z dawniejszych pokoleń. Akty prawne to już jest bardziej współczesna forma stanowienia prawa, choć oczywiście znana i w starożytności, i w średniowieczu, natomiast jako mniej zaawansowane ze względów tych, które przed chwilą wymieniłem. Obecnie akty prawne są najpopularniejszą, żeby nie powiedzieć, że niemalże jedyną formą stanowienia prawa powszechnie obowiązującego w dzisiejszym świecie. Jest ich na tyle dużo, że poruszanie się w tym gąszczu przepisów jest coraz bardziej skomplikowane, ale zarazem w końcu musiano utworzyć pewną hierarchię norm prawnych. Taka hierarchia również jest zawarta w rozdziale trzecim Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie jest ona wymieniona, a więc mamy konstytucję, pod konstytucją mamy umowy międzynarodowe ratyfikowane za zgodą wyrażoną w ustawie oraz akty prawa wtórnego Unii Europejskiej, takie jak rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, opinie i zalecenia. Później na trzecim poziomie mamy ustawy, na czwartym niżej mamy umowy międzynarodowe ratyfikowane w trybie zwykłym, a więc bez specjalnej ustawy, która upoważnia do tego prezydenta. Później mamy rozporządzenia, czyli akty wykonawcze do ustaw o charakterze ogólnokrajowym i akty prawa miejscowego, a więc akty wykonawcze do ustaw, które obowiązują na obszarze gminy, powiatu lub województwa.
Do tego jeszcze mamy akty wewnętrznie obowiązujące i zakładowe, które adresowane są tylko do określonych czy to grup społeczeństwa, czy organizacji, czy zakładów. Tak więc współczesne systemy prawne są bardzo rozbudowane. Natomiast samą istotą aktu prawnego jest to, że normy prawne są zawarte w pewnym zbiorze. Są one pogrupowane w jednostki redakcyjne, tak jak artykuły, paragrafy, ustępy. I akt prawny jest ustanawiany przez upoważniony do tego organ lub organy. To upoważnienie znajduje się w jakimś akcie rangi ustrojowej. Mówimy tutaj przede wszystkim o konstytucji. A nadto ten akt prawny jest również ustanowiony w odpowiedniej procedurze. Tak jak w Polsce chociażby ustawa jest uchwalona w trzech czytaniach, później jest rozpatrywana przez Senat, później podpisywana przez prezydenta. Tak więc akt prawny jest z jednej strony najbardziej sformalizowany, jest bardzo łatwy do zmiany na tle innych form, na przykład prawa zwyczajowego, ale zarazem jest dosyć precyzyjny. Mając spisany akt prawny, jest jednak najłatwiej ustalić, jakie normy prawne obowiązują na obszarze działania organu, który je ustanowił. I wreszcie precedensy sądowe. Jest to akurat forma, która w Polsce nigdy się nie przyjęła, czy w ogóle nie przyjęła się w Europie kontynentalnej. Jest ona charakterystyczna dla Wielkiej Brytanii oraz krajów, które są dawnymi koloniami brytyjskimi, a więc Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Indie, Nowa Zelandia. Precedensy sądowe charakteryzują się tym, że oprócz aktów prawnych, czyli aktów ustawodawczych, które zwykle są dosyć ogólne, źródłami prawa są również wyroki sądowe, które po raz pierwszy rozstrzygają jakiś rodzaj sprawy. A więc z aktów prawnych najczęściej można dowiedzieć się tylko o bardzo ogólnych zasadach, natomiast o konkretnych rozstrzygnięciach w danej sprawie decyduje pewna tradycja sądownictwa, czyli to, jak podobne sprawy były rozstrzygane przez sądy dawniej. To wynikało z dosyć słabej pozycji króla w Anglii w okresie średniowiecza, która no niejako zmuszała społeczeństwa, społeczności żyjące w tym państwie do większej samodzielności. No a taka większa samodzielność, no jako że nie było źródła prawa, które by można było skutecznie egzekwować, no to ta większa samodzielność musiała wiązać się w poszukiwaniu możliwie najlepszych rozstrzygnięć, jak to ktoś inny wymyślił, no bo po co wyważać otwarte drzwi, skoro być może sprawa już była rozstrzygnięta. No i w ten sposób szczególnie cieszące się szacunkiem i poważane wyroki sądów z dawniejszych czasów były naśladowane i powielane w nowszych sprawach. W ten sposób powstały właśnie precedensy sądowe. Obecnie zasadą jest to, że im starszy precedens, tym lepszy, a więc precedens no jakby wraz z upływem czasu nabiera szczególnej mocy. To on pokazuje, trwałość precedensu pokazuje, że jest to rozstrzygnięcie rzeczywiście słuszne i rzeczywiście zgodne z obiektywną moralnością, skoro przez tyle lat zostało ono utrzymane. Zarazem precedens można zmienić. Tyle tylko, że musi być to albo akt rangi ustawodawczej, albo orzeczenie sądu wyższego niż ten, który precedens ustanowił. No i wreszcie cały czas powstają też nowe precedensy, które no, związane są z tym, że jakieś sprawy, szczególnie te, w których w grę wchodzi nowoczesna technologia, nie były wcześniej rozpatrywane przez sądy, a więc nie mamy tutaj gotowych rozstrzygnięć. Można zatem powiedzieć, że państwa Europy kontynentalnej oraz obszary, które dawniej były ich koloniami, zwykle mają system oparty na aktach prawnych, czyli system prawa stanowionego. Natomiast obszar anglosaski oraz dawne kolonie brytyjskie mają prawo precedensowe, nazywane też systemem common law. Common law, czyli prawo powszechne, a więc prawo powstające wśród ludzi oddolnie,
wraz z rozpatrywaniem przez działające w terenie sądy konkretnych spraw i następnie naśladowane w sprawach podobnych w przyszłości. Dziękuję bardzo za uwagę.